Witajcie ponownie. Zdewastowałem tutaj to. Widać jeszcze zieloność, ale ta zieloność wygląda naprawdę marnie. Jeżdżę cały dzień i to wszystko jest praktycznie zniszczone. Także brona się spisała jak trzeba. Chociaż jak widzicie, mnie pilnuje cały czas. Co wam jeszcze chcę powiedzieć? Tutaj ten czarny pasek taki widzicie, fajny, ładny, czwarta klasa, ale on jest podmokły. Przejechałem tutaj dwa razy w normalnej sytuacji, normalnej, nienormalnej sytuacji. Jak słuchajcie, jest ten rów, zanim oczyściłem, to było naprawdę genialne. To jest pomysł wiarka. Ja nie wiedziałem, że to aż tak po prostu będzie kosmiczny temat. Także dzięki, Jarek, i pozdrawiam. No, zrobiło to porządną, super robotę, naprawdę. Dzięki temu można tutaj wjechać. Ten element, ten kawałek tutaj, gdzie bocian stoi i do tego rowu, to było tutaj nieprzejezdne praktycznie. Bo woda stała naprawdę tak jak tam, pod lasem, co wam pokazywałem wcześniej. Tam było wody po kolana prawie zawsze. No i co? Tutaj ten kawałek, widzieliście, gryki tam pod tamtym rowem ładnie rośnie. To jest zdewastowane i teraz jaki macie pomysł na to, co z tym zrobić? Czy przepraszam, kultywatorem to jeszcze po prostu dokończyć temat, że tak powiem? Czy co z tym zrobić? To było orane, to było jeszcze chyba ruszone glebogryzarką, więc jest ta ziemia spulchniona. No kwestia tego, żeby ją troszeczkę oczyścić. No i nie wiem, może by tu, kurczę blady, jakieś poplony posiać. Także myślę, żeby coś takiego było, nie wiem, cokolwiek. Może facelia rzeczywiście miododajna, fajna jest. I ona też te chwasty głuszy. Tutaj, no tutaj trzeba będzie, tu jest gorzej, bo jest jeszcze dużo zielonego, tu jest połamane. I nie sądzę, żeby to się odroziło, ale jeżeli już, to po prostu bardzo, bardzo marnie. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak samo jest położone tutaj za rowem. Może wiecie co, przejedziemy się. Ja sobie tą kamerę założę. O! Mam nadzieję, że widać wszystko. I pojedziemy tu przez rów. Ale może zabronujemy, co? Tylko by spróbować jeszcze kawałek. Dobra, brony leżą. O, widzicie? I to musi być. Bo tutaj bym na spokojnie nie przejechał przez to. O! Ale przejechałem, no to jest, tu jest ten kawałek taki właśnie, tu już jest lepiej, nie wiem czemu. Tu musi być minimalnie płycej. Przez przepust, kurczę blade, żeby on mi się tylko nie zawalił. Dobrze jest. Przejechaliśmy. No i widzicie, jak to wygląda. Były chaszcze takie jak tam, brązowe. Jest w tej chwili zielone. Połamane, poniszczone. Ale no to nie o to mi chodziło. I teraz, bo ja wiem, kosiarka pijakowa. No ale ja nie mam tego sprzętu. Mi chodzi o to, żeby cokolwiek tutaj zrobić tym sprzętem, który ja mam. Bo wiecie, wy jesteście rolnikami z pokolenia na pokolenie, ja jestem pierwszy w rodzinie, bo od 39 roku, można powiedzieć, także to już jest kawał czasu, nie było komu cokolwiek powiedzieć, nauczyć, pokazać, ani też zostawić sprzętu, więc cały sprzęt musiałem po prostu sam zapracować, sam skompletować i sam po niego jeździć, także i dzisiaj z niego sam korzystam, także tak wygląda ta sytuacja tutaj, taka sytuacja, no.
No i co? Na dzisiaj już dosyć. Jutro objadę tamten kawałek, co ta nabłoć taka szara, wyschnięta jest. Dzisiaj już nie będę. O, tak to wygląda, no. Kosiarka pijakowa, ale tu ruda jest niebezpieczna, bo to by... Trzeba by ją najpierw zbierać. A jej nie widać tutaj. Tak to wygląda po dzisiejszej robocie. To było i tamto było. Z tamtego jestem zadowolony, bo porę to zrobiłem, więc nie zdążyło urosnąć. Tutaj nie robiliśmy nic, bo była woda. No i to jest ten problem, że to właśnie porosło. Na ile zbombardowane jest, na tyle jest. Jutro ciąg dalszy. Tylko zrobimy live'ik, tylko muszę poszukać jakiegoś miejsca z dobrym zasięgiem. No i kto będzie chciał, to będzie podpowiadał. Kto nie będzie chciał, to niech nie podpowiada. Wiadomo, tam nie wszystkim się podoba to, co ja robię, bo są lepsi ode mnie. Przepraszam, i sami by to zrobili milion razy lepiej, już dawno, już by, o panie, by tu już rosło, wszystko by to rosło. To ja wiem. No, słupek. No i jeszcze się zastanawiam, słuchajcie, bo ze względu na to, póki te słupki są, to czy ja nie powinienem się zabrać za wkopanie tych słupów. I chyba zrobimy jutro akcję. Chyba zrobimy akcję. Zrodzenie terenu. Zaczepiłbym tutaj tą, jak ona się nazywa, ten świder, co mam, dołownik taki. No i tym świdrem porobić doły, które pakować, słuchajcie, słupy. I tylko tyle, żeby on nie, no dobrze by było, żeby go, cholera, ja tą jeszcze trawę położę, bo tu jest droga, ja muszę mieć przejazd. Zawsze coś tam się zniszczy tutaj z tego zielska. No i żebym potem znowu geodety nie musiał wołać i płacić mu nie wiadomo za co. Orka. Tu już trochę porosło, ale też jak to się przejedzie tą ciężką broną, będzie czarno. No i jak będzie czarno, to trzeba będzie natychmiast siać. Kto ma facelię do sprzedania? W każdym razie tyle na dzisiaj. Korzystam, póki jestem w Polsce, ile się da. Dzisiaj cały dzień na polu. Jutro też bym tak chciał. Chociaż nie wszystkim się to podoba. Tu sobie zjedziemy na bok. Zielsko zostawimy tu. O. No i tak parę razy i będzie git. Musimy, żeby tutaj przejechać przez to, zobaczyć co to będzie. No zrobimy tę jedną rundkę.
No i co to z tego wyszło, powiedzcie? Chociaż nie o to chodziło, o. No, tak myślałem. Te chaszcze wyrywa bardzo dobrze. A nie, tego rękami nie wyrwę. No ale tutaj to zbiera, no. Rozbija te grudy. Kilka razy trzeba będzie po tym pojechać, ale wzdłuż, bo tak na poprzek to nie pojadę. Dobra, zobaczymy co i jak, ale to już nie dzisiaj. Dzisiaj kończymy, moi drodzy. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!